Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem przeziębiona, więc przepraszam za mój głos. Jak obiecałam Wam w ostatnim filmie o sprawie z Idaho, zobaczymy sobie dzisiaj dom, cały tour domu, w którym niestety miały miejsce te okropne zdarzenia. Oczywiście w opisie zostawię Wam też link do tej strony. Możecie sobie sami po tym przejść, poklikać tutaj w różne elementy. No i słuchajcie, to był właśnie dom studentów z Idaho. Klikając tutaj na przykład na drona, możemy zobaczyć z daleka, jak to wyglądało. Jak widzicie, po kliknięciu widzimy zdjęcia, które zostały wykonane. Ja je Wam też pokazywałam w pierwszym filmie. Tu są drzwi, którymi nie wszedł Brian. Wygląda to w ten sposób. Możemy też kliknąć tutaj w bok. Wtedy widzimy, jak ten dom wyglądał właśnie od tej strony. Ten dom tutaj to jest dom pobliski i to na nim była tutaj, znaczy tu akurat na zdjęciu nie ma, domyślam się, że gdzieś tutaj, dzwonek kamerka, wiecie, dzwonek do drzwi, który ma taką kamerkę, my też coś takiego mamy. I o 4:17 nad ranem i ten właśnie dzwonek wyłapał odgłosy, takie jęki, jakieś duże uderzenie i też na nim właśnie słychać szczekanie psa, czyli psa Murphy'ego, psa, który był zamknięty w oddzielnym pomieszczeniu. Możemy też kliknąć na zdjęcie z satelity. Możemy też zobaczyć zdjęcie z satelity. No ktokolwiek to zrobił, naprawdę wow. Ja nawet nie wiem, jak zacząć z czymś takim. Tu na dole, zanim przejdziemy do domu, mamy też dokładną rozpiskę tego, co możemy tu znaleźć. Możemy kliknąć, jak widzicie, kiedy Brian pojawił się w sądzie. Drugi raz, jak się pojawił. Tutaj jest affidavit. My będziemy to czytać prawdopodobnie w oddzielnym filmie. Mamy dokładną oś czasu. No... wow, naprawdę. Tutaj zakładka zdjęcia i mamy to, jak wynosili oni materac z domu studentów, więc jak widzicie wszystko dokładnie, to jest w ogóle nie do pomyślenia, że nie patrzymy na jakąś grę online, tylko no, na prawdziwe okropne zdarzenia. To jest tragiczne, tragiczne, co miało miejsce, że możemy sobie tak po prostu na to popatrzeć. Zdjęcia, które tutaj są wykorzystane, są prawdziwymi zdjęciami. Zaraz sobie zobaczycie. Dzięki nim ta osoba mogła zrobić takie przejście przez dom 3D. I to są zdjęcia z Zupli, czyli prawdopodobnie były to zdjęcia, które były wykorzystane do wynajmu domu. Wiecie, żeby pokazać, jak ono wygląda. Mamy tutaj też dokładną rozpiskę tego, jak ten dom wyglądał. Sypialnie, wszystko. Możecie sobie dokładnie wszystko zobaczyć. Wszystko jest interaktywne, więc jak klikniecie tutaj na przykład właśnie living room, czyli salon, to od razu wchodzicie do salonu, ale ja bym chciała przejść znowu do początku i wejdziemy sobie, słuchajcie, do domu tymi przednimi drzwiami. Brian nie użył tych drzwi, on użył drzwi tylnych, tych takich drzwi patio, no ale wejdźmy i zobaczmy. Okej, po wejściu, proszę bardzo, tutaj jesteśmy na samym wejściu, przednie drzwi, wejście na górę, przedpokój, sypialnia 1A, łazienka oraz sypialnia 1B. No to jesteśmy przy 1B, wejdziemy do sypialni 1B. Jak widzicie, możemy się swobodnie poruszać po tym pokoju. Jest to w ten sposób zrobione. No i słuchajcie, ta sypialnia była pusta, jeżeli chodzi o noc morderstw. Jak widzicie, tutaj jest napisane, że nikogo tu nie było. Mamy co prawda zdjęcia, tu akurat jest zdjęcie tego pokoju, ale po kliknięciu na tutaj, z tego co pamiętam, mamy zdjęcie, które Zina wstawiła na Facebooka i była to toaletka, którą chciała ona sprzedać. Zdjęcie zostało zrobione właśnie w tym pokoju. I tak samo jest tutaj też zdjęcie materaca, który chciała sprzedać, no ale w tym pokoju tej nocy nikogo po prostu nie było. Więc jak przejdziemy do przedpokoju i udamy się do sypialni 1A, ta sypialnia była sypialnią Bethany. Mówię była, no bo już tam raczej nie mieszkają, prawda? I po kliknięciu na literkę I, czyli informacja, mamy kawałki z tego dokumentu, który ja mam zamiar Wam przeczytać. On ma tam z 16 stron. No i tutaj są wybrane te fragmenty, które pasują do opisu domu, więc mamy napisane, iż zostały przesłuchane dwie osoby, Bethany i Dylan, które były w domu podczas tego, gdy morderstwa miały miejsce i że sypialnia, w której się w tej chwili znajdujemy, właśnie jest sypialnią Bethany. Tutaj też możemy na wszystko kliknąć, zobaczyć cały pokój. Powracając do przedpokoju, przed nami jest właśnie sypialnia, w której właśnie byliśmy, za nami jest pusta. Tutaj mamy przednie drzwi. Idziemy, słuchajcie, na górę i tu znajdujemy się w ich takim salonie. Stojąc w tym dużym pokoju, pójdziemy sobie tutaj, do naszej prawej strony i tutaj, słuchajcie, jest sypialnia Ziny. Zina została znaleziona na podłodze swojej sypialni, jak widzicie. Policjant opisał, że gdy zmierzał
ku drzwiom sypialni, przeszedł obok łazienki i im był bliżej pokoju, zobaczył już ciało na podłodze, które niestety było Ziny i wyglądało na to, że została zaatakowana nożem, więc wejdźmy teraz do jej sypialni, sypialni 2B. Tutaj została znaleziona Zina, tuż przy drzwiach do swej sypialni. Spoglądając na łóżko, widzimy tutaj zaznaczony element i tutaj został znaleziony jej chłopak Ethan. Następnie, jak klikniemy tutaj, możecie zobaczyć, że to jest ściana, z której wyciekała, no ja powiedziałam krew, ale tutaj jest oczywiście napisane, że była to jakaś czerwona substancja. W internecie obiegła wiadomość, że jest to krew, no bo wygląda to jak krew, dlatego ja też mówiłam, że musiała być to niesamowita ilość krwi, jeżeli przeciekała przez dom. Jednak tutaj w dokumentach mamy napisane, że nadal, wiecie, ludzie spekulują, czy była to krew, czy może po prostu jakaś pęknięta rura. Ja, słuchajcie, mieszkam w bardzo starym domu, w którym miałam pełno różnych pękniętych rur i takich problemów i nigdy nie widziałam tego koloru, no ale wiadomo, że ja nie jestem specjalistą. Udamy się z powrotem do przedpokoju i idziemy w tę stronę. Tutaj, słuchajcie, w przedpokoju znaleziono odcisk buta. Tego typu wzór jest specyficzny dla butów firmy Vans, więc tutaj mieli już trop, jakie obuwie mógł mieć na sobie morderca. Idąc tropem tych stóp, po naszej lewej stronie mamy sypialnię, do której teraz wejdziemy. I to jest, słuchajcie, sypialnia Dylan. Dylan, która widziała Briana, więc tutaj możemy kliknąć na opcję, byśmy zobaczyli teraz to wszystko po ciemku, tak jak ona by to widziała. I będąc w jej pokoju, możemy zobaczyć, przez które drzwi widziała ona Briana, który wychodził już z domu. I wyglądałoby to mniej więcej tak. Tutaj stoimy dokładnie w miejscu, w którym stała Dylan, kiedy go widziała, wychodzącego z jednego pomieszczenia do drugiego. Wracając do obrazu dziennego, możemy zobaczyć kuchnię. Tutaj widzimy, że dalej te odciski stóp się powtarzają. No i słuchajcie, stoimy teraz w kuchni. I w kuchni znajdują się właśnie te drzwi, przez które Brian wszedł. Jak widzicie, mamy tutaj duży czerwony napis, że jest to potwierdzone, że on właśnie użył tych drzwi do wejścia oraz wyjścia. Mamy napisane, że mężczyzna podszedł do szklanych drzwi. Dylan zamknęła się w swym pokoju po tym, jak go zobaczyła. Powiedziała, że nie poznała go, nigdy go wcześniej nie widziała i że policja wierzy, że morderca po prostu opuścił scenę zbrodni. Jest tu naprawdę wiele miejsc, w które możecie kliknąć. Tu na przykład jest zdjęcie z zamówienia z DoorDash z Zinem. Zina złożyła takie zamówienie w środku nocy, jednak to na zdjęciu niekoniecznie musi być tym. Możemy też kliknąć tutaj i zobaczymy wtedy zdjęcie tej całej kuchni. Teraz kierujemy się, moi drodzy, na ostatnie piętro, na piętro trzecie. I to jest piętro, na którym została znaleziona Maddie oraz Kaylee. Po lewej stronie od łazienki mamy sypialnię Maddie. I właśnie tutaj zostały znalezione obydwie dziewczyny, Madison i Kaylee. Były razem w jednym łóżku, kiedy zostały brutalnie zaatakowane. I to właśnie obok ich ciała, tutaj widzicie, mamy znaczek taki, został znaleziony pokrowiec od noża. Na tym pokrowcu była po prostu najmniejsza kropelka DNA. Noża nie znaleziono. Wiele osób w internecie oczywiście uważa, że Brian specjalnie zostawił ten pokrowiec, aby wszystkich zmylić, ze względu na to, jaki grawer tutaj widzimy oraz to, że pokrowiec jest skórzany, a Brian był weganinem. Widzimy też stolik tutaj w rogu pokoju. Jak klikniemy na zdjęcie, możemy zobaczyć Maddie siedzącą przy tym biurku. Zdjęcie, które zostało wzięte z jej Instagrama. No kurczę, strasznie to jest smutne, patrząc na to, że my patrzymy na prawdziwe miejsce zbrodni i możemy iść tymi samymi krokami, którymi szedł Brian. Jest to, no ja nie wiem jak wy, ale mi to naprawdę mrozi krew w żyłach. Tutaj mamy znowu część dokumentu. Opis, że na trzecim piętrze mieszczą się dwie sypialnie oraz jedna łazienka. Jedna sypialnia była sypialnią Kaylee, w drugim pokoju znaleziono psa. Pies był psem Kaylee i jej byłego chłopaka Jacka. I słuchajcie, właśnie idąc tutaj do drugiej sypialni, wchodzimy do tej, w której był znaleziony Murphy. Spójrzcie. O. I to jest, słuchajcie, sypialnia Kaylee. Więc Murphy spał na jej łóżku. Ona co prawda spędziła tę noc z Maddie w jej sypialni, jednak to była właśnie
jej sypialnia. Tutaj ona miała też balkon, też te drzwi szklane, jednak Brian wszedł tymi drzwiami od kuchni. Według wszystkich dokumentów, tego co możemy wyczytać w internecie, prawdopodobnie tak wyglądała noc, jeżeli chodzi o Briana. Użył on tych drzwi patio w kuchni, aby wejść do domu i udał się od razu na górę, ale nie na drugie piętro, tylko od razu poszedł na trzecie. Wiedział dokładnie, gdzie idzie. Zaatakował wtedy obydwie dziewczyny, które spały razem w łóżku. Nadal nie wiadomo, czy miał on tutaj zamiar zaatakować jedną, ale ponieważ spały obydwie, to zaatakował je obydwie. Czy była to kwestia pomyłki, ponieważ obydwie dziewczyny były bardzo do siebie podobne. Były drobne, blondynki, wiecie, śpiące w jednym łóżku, jest ciemno. Czy po prostu zaatakował obydwie, no bo nie mógłby zaatakować jednej bez obudzenia drugiej. I podczas tego, gdy schodził na dół, ponoć Zina słyszała, że ktoś jest w domu i powiedziała swojemu chłopakowi, że ktoś tutaj jest. Prawdopodobnie Brian to usłyszał, dlatego też poszedł za nią do ich sypialni i zaatakował również parę. Gdy zdecydował, że czas opuścić posesję, prawdopodobnie wtedy, wychodząc, Dylan widziała go przez drzwi od swej sypialni. Powiedziała, że słyszała głos, który wcześniej mówił: wszystko jest okej, pomogę ci. Ja wiem, że w ostatnim filmie powiedziałam to tak, jakby te słowa były wypowiedziane przez Briana do Dylan. Tak nie było, słuchajcie. Ona po prostu słyszała te słowa wypowiedziane. Uchyliła drzwi i zobaczyła Briana wychodzącego z domu. On prawdopodobnie jej nie widział. I słuchajcie, on tymi samymi drzwiami wyszedł. Co oznacza, że Dylan i Bethany były jedynymi dziewczynami, jedynymi osobami, które wraz z pieskiem przeżyły ten okropny atak. Jak mówiłam w pierwszym filmie, rozprawa sądowa będzie miała miejsce w czerwcu i oczywiście będziemy to oglądać razem. Będę Wam mówiła, co się dokładnie dzieje. Jeżeli pojawi się więcej informacji, też Wam to powiem. Prawdopodobnie pojawi się też z mojej strony filmik z czytaniem tych dokumentów, jednak chciałam Wam pokazać tutaj to. Wiem, że dla wielu osób zainteresowanych takimi sprawami kryminalnymi możliwość zobaczenia właśnie miejsca zbrodni w ten sposób, przejścia, dokładnie klikania, jest dla Was po prostu bardzo ciekawa. Ja powiem Wam, że chyba pierwszy raz od dawna czuję się tak, można powiedzieć, niekomfortowo, zawsze mówię takie słowo, ale czuję się bardzo dziwnie, chodząc po tym wirtualnym domu, wiedząc, że tak to wyglądało, że w tych łóżkach zaatakował on niewinnych studentów, bez żadnych skrupułów. Mam nadzieję, że zaciekawił Was taki materiał. Oczywiście link do tego przejścia całego domu zostawiam Wam w opisie. Sami możecie sobie obejrzeć ten wirtualny house tour, poklikać, zobaczyć dokładnie, co tu wszystko jest opisane. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu i do zobaczenia już w następnym.